Hej ekipa, witam was serdecznie w kolejnych odcinkach Sport Royale. Kontynuujemy nasze przygody jako NACA Hiszpanii, stoimy na tym czele tego narodu, jako jeden z największych kupców, który został polecony od samej góry, od samego króla, czy od samej federacji, ciężko od republiki, ciężko nazwać od kogo. W każdym razie wszyscy kładą w nas ogromne zaufanie i pewnie wy też kładą zaufanie, zostawiacie łapki, zostawiacie komentarze, zostawiacie polecenia. Dziękuję wam wszystkim za tą waszą aktywność, jesteście rewelacyjni i zapraszam was serdecznie do dalszej takiej aktywności, o ile według waszej oceny ten materiał będzie cenny, takie postawienie właśnie ceny tej aktywności. Dziś chcę, zgodnie z tymi zadaniami, które nam tutaj przewodniczący tej republiki przedstawia, mamy zrobić w Andros produkcję kakao i dostarczyć do Nassadu, czyli do naszego centrum, towary eksportowe, bo towary eksportowe po prostu najlepiej się sprzedają. Nic problemu, no nie problemu. Tutaj Napoleon, który nam już wozi surowce. Jak u ciebie wygląda? Właśnie, masz 2000, ale widzę, tak nie za pełna jest ta ładownia, troszkę mi brakuje, ale i tak zarobki widzę są w porządku. Liczę na to, że będzie jeszcze więcej i jeszcze lepiej zarabiał. A póki co Krót Island. Tutaj zobaczmy, co my, jak my tu wyglądamy z tą budową. Tutaj gdzieś, co ja tutaj właśnie muszę sobie przypomnieć. Tutaj mamy tartaki. Tartaki są w moim posiadaniu, bardzo spoko, 4. Mamy też 4 biznesy z konopią. Z węglem mamy 2 biznesy, z cukrem nie mamy i z rumem nie mamy. No to się wszystko odblokuje, spokojnie, nie bez pośpiechu. Więc wszystko na dobrej drodze, żeby to się ładnie rozwijało. Tutaj czekamy na 4 metalu. Ach, właśnie, Jaszcząb, czy ty mi przywiozłeś metalu czasem? No nie, 4 metalu muszę sobie skombinować na szybko, bo bez tego metalu... Very good. Europe drinks our cocoa from the Bay of Biscay to Berlin. No, czyli piją nasze kakao, będą pić nasze kakao. Więc słowem, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Jak widzicie, ten drugi quest też się uda zrobić. Pytanie, 4 metalu, ja was proszę, 4 metalu, no nikt nie ma z was metalu. Powiedzcie mi, że nie ten militar, poczekajcie, gdzie jest mój statek ten drugi? Gdzieś on tu się kręcił, widziałem, o jest, płynie, czy on ma Napoleon? On też nie ma metalu, och, najgorzej, najgorzej, dobra, szukamy w takim razie gdziekolwiek zasoby metalu. Gdzie mogę pozyskać? Czy może tutaj? A pamiętam, że gdzieś tutaj to było. We Francji 95. Tutaj możemy, więc Mosquito. Mosquito jedziemy, nie ma problemu. Więc ciśniemy temat i tutaj mamy nadmiar. Raczej nadmiar. Nie mamy możliwości z mieszkań. Co z tymi mieszkaniami się dzieje? Zobaczmy, co tu jest. Tutaj jest średnie zadowolenie. Nie, 240. Krótko około 15%. To jak to jest, że... Tu są mniej zadowoleni, bo jest ten teren tutaj, to jest pod wykup, spoko, sugar, nie ma problemu, wykupimy, tylko najpierw chciałbym tutaj też ten biznes hemp, czyli te dwa biznesy są do wykupienia i wtedy będzie zadowoleni w naszej osadzie, super, perfekto. Natomiast mnie interesuje dlaczego, ale to naprawdę dlaczego wy nie chcecie tutaj się żyć w zgodzie, martwi mnie to. Tutaj mamy kościołek, mógłbym z tej strony zbudować, na przykład tutaj zrobić z drugiej strony browar. No jest to wyjście, zwłaszcza, że będziemy musieli iść w tą stronę. Tylko się zastanawiam tak, tutaj jest zasięg maksymalny browaru. Browar to jest tutaj, czyli raz, dwa, no właśnie. I znowu z drugiej strony jak kościół byłby tutaj, to trzeba browar by gdzieś tu postawić. Więc raczej chyba bym się budował w tym kierunku. Tylko to właśnie to jest to, że tu są te dwa obszary, których nie chcę mieć. I też będę musiał się nad tym zastanowić, tutaj dwa, akurat tu, to tutaj idealnie byłby kościół. Wiecie co, najpierw wykupmy te tereny, bo ten cukier, wykupiony budynek, super i hempy, 130 wykupione, dziękuję, to są moje i teraz mogę po prostu z czystym sumieniem nie usunąć, w żadnym wypadku przenieść te budynki. Sądzę, że w te lokalizacje, które tutaj mamy, zwłaszcza, że tutaj widzę jakieś tereny są, już hempy w tym kierunku, proszę tu, jeden, tu dwa. I tutaj mamy sugar, już chyba cukier mam w produkcji własnej, więc całkiem fajnie. Tutaj mamy przesunięcie, o proszę bardzo, dwa. I idealnie o to chodziło, żeby tutaj faktycznie, i to jest nasz cukier, tak, to jest nasz cukier i oni nie mają własnego cukru. Nie cukier, tylko hempy, czyli konopie, a tutaj cukier też jest nasz. Czyli tak naprawdę biznesem, którym tylko nie podlega pod nas jest rum. Ale to nie jest żaden problem, to jest nawet pozytyw, więc spokojnie. I tu oczywiście zadowolenie już jest o wiele lepsze. Dzięki temu możemy sobie tu postawić choćby nawet kolejny domek. Tylko tutaj tawernę się załapać, domek, tawerna, kościół, więc spróbujmy chociaż tutaj. A, bo nie mamy środków na to, musimy najpierw zarobić, więc no cóż, potrzeba nam zarobków. Nassau, musimy spore zarobki. Jaszcząb jest płynie tutaj w Nassau, no minimalnie pewnie brakuje. Jestem dobrze znany, więc mogę sobie u nich budować, ale spoko, mnie to nie interesuje budowanie. Natomiast mój drugi statek, Napoleon, jakiś ty wolny. Napoleonie, mój drogi Napoleonie, 4-9 węzła, czy ja muszę edytować ci jakąś tą trasę? Czy na pewno jest ta trasa słuszna? No powiem wam szczerze, wydaje się, że jest w porządku. Ale może się mylę. Może płynięcie pod wiatr w tych rejonach jednak jest dobre. No ale nie idzie dopłynąć tą i się teleportować. No po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Póki co czekamy i liczę na to, że zarobimy. Bo okej, tam już nasz statek dopłynął i musimy kupić troszkę metalu. Naprawdę trochę więcej metalu można by było kupić. Tylko ciekawe, na ile nam pozwolą. Na 10, 11, kupmy za 10 i mamy 2000. Mam nadzieję, że nie będziemy bardzo stratni przez to, że troszkę nawet... Chyba, że wiecie co, poczekajcie, bo tak jeszcze mnie olśniło. No przecież, ja mam takie nadmiary drewna, to przechodzi ludzkie pojęcie, cukru też mam, tutaj hempy też ładnie się sprzedają, patrzcie. No po prostu i już mam piękny zarobek, 90 tysięcy, na co ja komu to trzymam, nie mam pojęcia. Już zarobiliśmy i już teraz mogę kupić większe zasoby metalu. Dobrze, dobrze, w końcu Staniu pomyślał, w końcu Staniu to ogarnia. No może tak bez przesady nie tak, dobra, spróbujmy tak i płyniemy tym, czym możemy, płyniemy z tym do Krót Island, bo musimy w końcu ogarnąć ten nasz port, dzięki któremu będziemy mogli zarządzać tymi surowcami. A natomiast mamy kapitana, który jest Dodge Gunnerman. O panie, ty idealny podwojaczkę. Ale dlaczego nie mamy na dzień dobry kogoś od handlu? Tutaj jest super Gunnerman, Man of Tactics. Pewnie będziemy walczyć, więc ja sobie go zatrudnię. 50 dziennie. To nie jest jakiś straszny koszt. A może się przyda, bo pewnie jakieś, nie wróć, bo pewnie jakieś wojaczki będę miał, więc idealny kapitan na tryb wojaczki, bo Man of Tactics to się przyda, Gunnerman, 11 gwiazdek jedynie mogę rozdać, więc pewnie będę rezygnował z Dodge, raczej tak, więc tutaj zobaczymy jeszcze, Man of Tactics idealnie, 4 punkty i Gunnerman to jest 4, 8, 9, 10, 11, 12, czyli pewnie te 3 pozycje sobie wykupię, no ale póki co zbieramy i czekamy, aż uda mi się zrobić tego ostatniego questa. Nie jest to niedużo, ale jednak trochę trzeba jeszcze czasu. I pora na ostatnie dopieszczenia, czyli sprzedanie nadmiaru kakao, które gdzieś tam produkujemy na innych z wysp, no, na eksport. Oczywiście eksport, a że towar eksportowy w cenie, to też ładnie na tym zarobimy. Zresztą patrzcie, jakie ładnie zarobki. 50 tysięcy. The shipments must be maintained. Our reliability is our best negotiating argument. I trust you. But now to another matter. The colonies of all nations are growing and growing, and the demand for new buildings, vessels, and high-quality commodities will continue to increase. Metalwares are the key to all these products. If we can produce these commodities more cheaply and in larger quantities than any other nation, invest in the production of metalwares and pay attention to ideal production conditions for cost and time advantages. Nie ma problemu, już metalware, czyli na pewno kuźnie, jeżeli dobrze rozumiem. Wow, ile zadań! Dobra, zobaczmy, produkcja węgla mamy 2, więc super, mamy ogarnięte. Metalware mamy 4 do ogarnięcia, ale na Crooked Island super, czyli możemy sobie we własnym zakresie musimy 110% efektywności. Okej, i 100 sztuk metalu. No, to ja lubię, to ja rozumiem, to bardzo mi się podoba. Mam węgiel, więc super, spoko. A żeby wydajność zwiększyć, to oczywiście musi być zadowolenie. To jest najprostsza chyba metoda na to, żeby to pozyskać, więc nie ma problemu. Zadowolenie, poza tym jeszcze też mamy nie architekt, tylko toolmaker, który właśnie daje produktywność, zwiększa. Dlatego też skoro metalware musimy odblokować, to będzie to forge, tak obstawiam, że to nic innego. Musimy tylko forge, co będzie forge potrzebował? Metal i kopalnie. Kopalnie mamy metal, będę musiał sobie dostarczyć, więc będziemy pewnie przetwarzać, to gdzieś będziemy przetwarzać w tej okolicy, żeby łatwiej było nam to wszystko ogarnąć, dostarczać i w ogóle i w szczególe. Dobra, żeby się tutaj mocno nie wkopać, to najpierw musimy odblokować forge, więc oczywiście wicekrólu, mój drogi wicekrólu, koncesję potrzebuje, tylko tak, gdzie jest koncesja na metal? Tu, więc prosta droga 3 nie ma problemu. To jest tak, odblokujemy liny, odblokujemy room, o i room mogę, super. I odblokuję tu i też toolmaker to też mi jest potrzebne, więc mamy 4 odblokowane, super, tacy gites majonez, więc nie ma problemu. Więc tu już sobie, aha, bo ja płynąłem statkiem tutaj, bo w Andros chciałem sobie postawić 25 sztuk metalware, czyli tych narzędzi, tak? Metalware, no narzędzia to są dokładnie 20... A wiecie co, sprzedajmy wszystko, 32, super, idealnie. I tutaj już w Andros będę miał magazyn. A tak, ja się pomyliłem, bo tutaj w Krót Island to nie był magazyn, tylko kościół chciałem zbudować, żeby podnieść populację. Teraz to z tą populacją, no nadal jest problem, jak widzicie, nadal jest duży problem. Ale dobra, i to ogarniemy. Teraz prosta droga, słuchajcie. Musimy zbudować forge, czyli gdzie by to postawić? Tutaj mamy blisko, bo do domów, ale tutaj też mamy blisko, bo do węgla. I ja obstawiam, że jeżeli węgla bym chciał, bo oni chcą 4 węgla docelowo, tak jest, 4 węgla, więc nawet byłoby nam to na rękę, gdybyśmy ten węgiel trochę przesunęli w tej linii, czyli tutaj dać węgiel, to jest złoże, to jest drewno, drewno praktycznie, a nie, drewno jest przetwarzane na niektóre rzeczy. No to teraz się tak zastanawiam, bo jeżeli ja domy postawię tutaj, to są super niezadowoleni, wiadomo, ale... Czy który z tych surowców, poczekajcie, ja się muszę zorientować, który z surowców jest przetwarzany, o tutaj na przykład mamy rum i cukier, łatwo byłoby to połączyć, żeby po prostu połączyć raz, jeżeli chodzi o bonusy, jeżeli jest cukier, bonusy z mieszkania, czyli oni szybciej docierają, a drugi bonus to jest bonus przetwarzania, to są trudniejsze już rzeczy, mianowicie jeżeli stajemy na przykład forge blisko ma do zasobów węgla, to wtedy też lepiej przetwarzać, czyli połączenie zasobów węgla plus domostwo z tej strony na przykład, to było dla nas mega kombo, tylko on musiałby tutaj stać w tym momencie. Jest to wykonalne, choć jest trudniejsze do zrealizowania, ale wiecie co, ja się w to pobawię, jak najbardziej się to pobawię, dlatego też zobaczmy jeszcze raz koncesję, kto, co i dlaczego potrzebuje drewno. Więc tak, ty potrzebujesz hempy na liny, spoko, ty potrzebujesz cukier i drewno, czyli drewno na pewno przyniosę albo przyniosę cukier. Metalware potrzebuje metal, metalu tutaj nie mamy wydobycia, czy, poczekajcie, czy może mamy? Czy da radę tu wydobywać metal? Nie, w tym mieście nie da rady, więc będziemy musieli dowozić, to trzeba mieć to w uwadze. Co jeszcze mamy w koncesjach? Meble, a zwróćcie, drewno i forge daje nam zniżkę, a i tutaj są jakieś bonusy, a living center, jakieś merchant discount, jakieś obniżki, warto na tym też się zastanowić. I tutaj mamy jeszcze ceramika plus metal daje nam posążki, super, więc tutaj można też się na tym zastanowić. Natomiast z drugiej strony zboże, tutaj mamy bawełnę, więc co mówicie, że drewno, które będziemy produkować a tu jest ceramika plus cegły, a czy ja cegły mogę tu produkować? Jeszcze taki szybki rzut, czy ja cegły będę mógł tu robić? Nie, nie będę mógł produkować cegieł, więc drewno musi być dosyć blisko gdzieś, blisko centrum, zarówno dla cukru, czyli chyba drewno zrobimy sobie mały miszmasz. Och, czuję, że będzie frajda z tego, więc dajcie chwilę, muszę się to na tym mocno zastanowić, jak to wszystko ugryźć. Chyba już wiem, jak mam to ułożyć, nie będę bardzo kombinował, jeżeli chodzi o mieszkańców, mieszkańcy niech sobie tu dojeżdżają, jakoś to przeżyję, natomiast bardziej mnie interesuje kwestia produktywności pod względem zasobów. Wykupiłem sobie dla formalności jeden z rum distillerów i zobaczcie, że ten produkcja rumu, czyli to co wykupiliśmy, mamy 110. Dlaczego? Bo to jest bardzo blisko drewna, które tutaj mamy i obstawiam, jeżeli ja bym sobie tutaj przeniósł tutaj farmę ze zbożem, z cukrem, czyli tutaj jest sugar, który tam przynosiłem, jeszcze był większa byłaby ta efektywność, jednakże dowiedziałem się, tak sobie poczytałem sobie dodatkowo, że każde przenosiny mnie kosztują, słuchajcie, 2000, to nie jest taki super też deal, że sobie w lewo i w prawo przenoszę, więc na razie nie będę tego kombinował, natomiast na pewno wiem, że chcę postawić kolejne dwie kopalnie i kolejne dwie kopalnie będą stać raz, dwa, trzy, cztery, czyli jedną kopalnię sobie stąd, albo w sumie raz, dwa, trzy, cztery kopalnie w taki sposób postawię, czyli mam 52 cegły, muszę dostać 2 metalu, spoko, i do tego oczywiście 4 forge, które też już sobie tam nie zaplanowałem i mogę postawić raz, dwa, trzy, cztery w takim układzie, co jest nawet spoko, bo wydajność tego naprawdę będzie ogromna, mogę sobie też ewentualnie tak postawić w taki sposób, żeby tu coś ewentualnie jeszcze zmieścić, mogę sobie, postawię sobie według mojego uznania, czyli tu dwie postawię, bo mnie po prostu na więcej chyba nie stać, na to wychodzi, poczekajcie, jak to wygląda, nie, 19, co czym nie mogę postawić? nim... A, 41 tysięcy kosztuje. Dobra, to zwracam honor. No i patrzcie, ile tego wszystkiego nas kosztuje. Dużo metalu, jeszcze więcej cegieł, natomiast bardzo mało narzędzi. Spoko do ogarnięcia. Już to w takim razie szybko. Musimy jakoś to przynieść do nas, przypłynąć surowce muszą na naszą wyspę, więc tutaj sobie zwiększymy. I zobaczmy, skąd możemy sobie tak naprawdę pociągnąć cegły. Cegły, co mamy, tutaj mamy w Tortudze, więc wysyłamy tutaj zapos. Turki Island raczej nie. Kazisland i Andros, chyba że z Andros ewentualnie, ale to pomyślimy w przyszłości. Dajmy troszkę zarobić Tortudze, bo Tortuga, no, sądzę, że dobrym przyszłości będzie naszym punktem handlu. A najgorzej, tylko że ja nie mogę kupić, bo jestem na minusie. Ja muszę odczekać, słuchajcie, teraz swoje. Najgorzej. Gdzie jest nasz statek dostawczy? Gdzie jest Napoleon? Napoleonie, jesteś tutaj. I wieziesz cegły. O, jak dobrze, wieziesz cegły. To dostarcz, bo z tymi bez cegieł to będzie ciężko, powiem wam szczerze. Gdzie mamy swoją drogą metal? Gdzie jest produkcja metalu? Tutaj mamy gdzieś w okolicy, bo tak rozglądam się, ale... A, tu jest. Puerto Padre, słuchajcie, Puerto Padre mamy tutaj i w Tortuce też mamy. Więc fajnie byłoby zarobić, bo jednak, o, już jesteśmy na plusie, więc spoko. Ty nie mów, że mi sprzedałeś wszystkie cegły. Nie, wszystkie cegły nie, ale trochę sprzedał. Okej, lekcja dla kapitana. Super, słuchajcie, za 1200 sądzę, że to jest dobry deal. Więc sorry, winę tu, za chwilkę tu wrócimy. Chyba że zrobimy sobie małe zakupy metalu. Dosłownie parę sztuk. No właśnie, tak 3. Wiecie co, te lekcje od kapitana były bardziej cenne, więc płyniemy tutaj. Zobaczymy, co te lekcje nam dadzą. Mam nadzieję, że nasz kapitan sobie podrośnie w poziomach. Miło by było. Chciałbym troszkę tego, choć liczyłbym na to, że... No, a, jest jakiś nowy kapitan. Poczekajcie. Helmsman, czyli lepsze sterowanie. Tutaj mamy prędkość na morzu. Smuggler mi niepotrzebny. Gunnerman i leadership też mi niepotrzebne. A, mało, słabo, takiego nie chcę kapitana, ale wiecie co, ja sobie tego zrobię, akcept za 1200 i task complete mamy. Ile mi podniósł poziomów? 3 poziomy do góry, no to nieźle, Gunnerman. Krytyki na 10, 15, tutaj mamy 20, tutaj mamy więcej punktów ruchu, super. A tu mamy ewentualnie mordę mieć, wiecie co, ja raczej w taktykę pójdę na początku. I mamy wydane, super, a tym razem bierzemy, o, już mamy 34 tysiące, jak miło, więc płynę jeszcze raz do Tortugi i ogarniamy temat zasobów, które potrzebne są do ogarnięcia tego. I musimy sobie też wymyślić, o, tu już ładnie budują, więc 40 metalu tylko potrzebujemy, żeby to ogarnąć, nieźle, ale znowu kasa na minusie. Powiem wam, ciężko, jak na początku zawsze ciężko tutaj ogarnąć, ale póki co Napoleon pełen na ładownię, jakby nie było, zaraz będzie, więc w sumie mamy to ogarnięte i jesteśmy minus 7, spoko, ale zaraz sprzedajemy do Andros nadmiary. W sumie przecież też mogę sprzedawać ja nadmiary, już mam wszystkie zasoby, które bym chciał. Tylko tak, tutaj mamy naszą czekoladę, poczekajcie, Napoleon. Jeszcze szybkie zerknięcie, Napoleon, muszę trochę go przeedytować, więc bo tu Edit Road i oczywiście z Andros tutaj ma czekoladę. Nie kupować, tylko load, bo mamy tą już możliwość, więc tutaj zostawiam to. Bez komplikacji dalszych. I Krót Island, oczywiście nadmiary drewna muszę też wyprzedać. Musimy sprzedać też sporo cukru, bo tego jest po prostu za dużo. Dzięki temu mamy kasę na zakupy. Bardzo dobrze, 79 tysięcy. I teraz metal. Dajcie nam metal i trochę cegieł. Metalu dużo i trochę cegieł. Tutaj mamy. Wykupujemy cały stack, no nie, cały status raczej nie, 93, 100, mamy to, super, i trochę do tego cegieł, mamy 93, no, wiecie co, wykupmy im wszystko, co mają i płyniemy do naszej Krug Island budować się. Tak jest, właśnie to jest to, że my, tak jak tutaj nawet nie czytam tych podpowiedzi z zadaniami, budowanie blisko, czyli w pobliżu domów nie daje nam bonusu, ale bardziej chodzi o właśnie tą skrzyneczkę, czyli skrzyneczkę, o tą beczułkę, która faktycznie daje nam faktyczny bonus, więc super, dajemy te 4 forge metalware, super, mamy na razie 2, jeszcze 2 bym dobudował, mamy na te środki, tu byłoby 3 i tu byłoby 4, więc mamy wszystko ogarnięte. 63 cegły, no patrzcie, ja im dostarczam surowca, a ty mówisz, już tych surowców nam nie potrzeba, załatw coś innego. Głobusy. Dobra, ale mimo wszystko na pewno się przyda do magazynu, bo w magazynie przecież z tego będziemy produkować, więc ja będę musiał jakieś linie dostaw na stałe. Na stałe bez tego będzie może być ciężko być, więc na razie wyprzedajemy cegły w nadmiarach. Tak, zorientowałem się też, jeżeli faktycznie oni będą od nas wymagać dużych luksusów, to na przykład to później, czyli karpenty czy meble mogą od nas wymagać, czyli blisko drewno i forge, jak najbardziej zapraszam. Tak samo potery, czyli cegły będę musiał dostarczyć, ale węgiel mam, więc jest spoko. I z tych wszystkich rzeczy patrząc, no jeszcze ewentualnie właśnie to jest to, czyli ceramika i Luxury Workshop. Jestem wręcz pewny, że właśnie ten konik, ten super rzeźbiony, jak on się tu nazywa, Luxury Items, czyli na pewno będzie te trzy rzeczy będziemy my ogarniać, więc co, wiecie co, nie ma problemu. Zapraszam, z chęcią przyjmę takie zapotrzebowanie. Natomiast tutaj budujecie szpital, super, bardzo dobrze, bo jest zamiar zapotrzebowanie na szpital. No i powoli nasza osada musi się po prostu rozrastać, bo jak widzicie jest przepełniona, przeludniona. Jest tego po prostu pełno, a tutaj inaczej tego być nie może, więc musimy tutaj dostawić. Pewnie będę się budował bardziej w tą stronę niż w tą, tutaj bardziej przemysł, tutaj ewentualnie ten cukier. Brewery mógłbym troszkę pocisnąć, żeby tutaj większe wydobycie, ale to na spokojnie, bez ciśnienia. Natomiast jeżeli ja bym chciał tutaj budować domy, no to jest taki haczyk, że tu musi być minimum, takie dwa. Patrząc, tutaj nie mogę, ale na przykład tu już bym mógł, czyli na tych terenach tutaj dałby im bonus, natomiast tutaj na pewno nie byliby zadowoleni, więc tutaj mógłbym te domy postawić. To się zastanowię w przyszłości, czy faktycznie jakoś to będę ustawiał. Jak będę bogatszy, gdzieś będę miał w milionach kasę, to wtedy się będę zastanawiał nad różnymi komplikacjami, żeby ta wydajność była jeszcze większa. A póki co dostarczamy kolejne zasoby i czekamy na kolejne potrzeby. Jak widzicie, metalu będzie problem. I to duży. Tak przy okazji mnie jeszcze troszkę olśniło i poczytałem sobie te questy. Jak okazuje się, że w Andros my mamy produkować metal. No to faktycznie linia produkcyjna jest całkowicie od nas zależna. My mamy wszystko dostarczać, więc już do Andros płynę z drewnem, bo właśnie ten surowiec jest potrzebny do budowy fondry, czyli kuźni, czy tam nie, fondry to będzie raczej nie tyle kuźnia, kurczę jak to nazwać. O kuźnię to jest typowo właśnie, że tworzymy narzędzie, natomiast my chcemy stworzyć odlewnię metalu, coś tego typu, huta, o właśnie, tego mi słowa brakowało, huta. To jest huta, więc taką hutę pewnie też postawimy. Tylko pytanie, oczywiście, że nie będą niezadowoleni z powodu huty. Huta sama w sobie nie potrzebuje nic, bo huta raczej sama pozyskuje metal. To jest akurat ciekawe, no to jakieś, bardziej to jest jak może kopalnie bym traktował. Dobra, w takim razie skoro mamy z tej strony kakao, więc raczej hutę bym zrobił z tej strony, więc raz... Aha, bo mnie nie stać, jestem na mega minusie. O tym sobie zapomniałem. No dobrze, skoro jesteśmy na mega minusie, to sprzedajmy trochę drewna i odróbmy to, co musimy faktycznie wydać. Czy ja mam tutaj trochę nadmiary tego? Ok, mamy trochę kasy, mogę trochę zarobić, więc wyprzedajemy. No jest naprawdę ten minus potężny. A jak tam nasz jastrząb sobie działa? Napoleon, przepraszam. Napoleon nawet sobie ambitnie działa. Dostaje spore zlecenia, no ale nadal to nie jest wystarczająco. A my musimy ciągle coś tu pokminić, zastanowić się, jak tu te tematy ugryźć. No sami widzicie, że ten początek naprawdę jest chyba najtrudniejszym z tych wszystkich. O, czekajcie, coś tu mam. Hurda, Hermit, Hepromis, o... Okej, poczekajcie. Tutaj są jakieś skarby. Wiecie co, ja sobie podpłynę. Jakiś kawałek mapy skarbów. Byłbym bardzo zainteresowany. O, mamy, faktycznie. Treasure map. Czekam na ten środkowy, żebym mógł wystartować. Chyba już wiem, gdzie to mniej więcej będzie, bo to są te tereny faktycznie gdzieś. Patrząc po mapie, patrząc po układzie drzew, to są takie jasne drzewa. Wydawałoby się, że to jest tutaj, ale nie, raczej to nie jest tutaj. Z tego względu, że tutaj mamy słabe zasoby. Bardziej bym obstawiał. Kurczę, gdzieś to widziałem ten teren, taki fajny, on się prezentował. Że tutaj nie ma żadnej takiej rzeczki, tutaj nie ma nic. Ale gdzieś tutaj taką rzeczkę widziałem, tylko teraz muszę sobie to szybko przypomnieć. No i właśnie to jest to, że czasami ma się to na oczach, a później to ginie. I gdzieś tutaj, no i właśnie teraz mi zginęło. Dobra, słuchajcie, jak ja to znajdę, to wam się z chęcią z tym podzielę. Natomiast my musimy dalej realizować te questy, które mamy do zrobienia. Więc do dzieła. High quality commodities, buildings and vessels. Dokładnie tak, metale to po prostu musimy mieć metale. Oczywiście już mamy wyprodukowane? Nie, poczekajcie, o co chodziło? A, 4 biznesy metalowe, czyli mamy 4 biznesy, które już nam produkują, tylko jeszcze nie produkują na 100%, bo brakuje troszkę ludności, więc zaraz to ogarniemy, nie ma problemu. Nawet tylko zrobię sobie questa, bo ktoś zrobi jakiś przejaw quest. W związku z poszukiwaniami w okolicach Turki Island nie ma problemu. Natomiast nasza produkcja, jeżeli chodzi o zabudowę tutaj, zaraz będzie ile? 4 dni, dosłownie 4-6 dni mamy i ruszy nasza produkcja. Tak, bardzo się cieszę, że mnie witasz. Nasza produkcja metalu, a to nie, to jest tu, to poczekajcie, gdzie to było? Nasza produkcja metalu, o, to jest prawdopodobnie tutaj właśnie poszukiwany, ten co nas interesował. Produkcja metalu, który jest wymagany do, oczywiście tutaj dostaw, czyli do Metal War, czyli minus 22,2, no to jest bardzo, bardzo dużo zużywa tego metalu, ale tyle samo w sumie, słuchajcie, zużywa to węgla, więc tak naprawdę, a nie, przepraszam, węgla zużywa mniej. Okej, szkoda, że nie mogliśmy tego zbudować w okolicach tam, gdzie mamy metal, no ale dobra, nic, okej, musimy go dostarczyć w to miejsce szybko, czyli płyniemy za tym, żeby tutaj go patrolować i dostaniemy w zamian prawdopodobnie jego statek, co mnie bardzo cieszy, co mnie bardzo naprawdę raduje. Dzięki temu, słuchajcie, dzięki temu będziemy mogli tutaj, gdzie mam go doprowadzić, tak a propos, Kazisland, czyli tak jak myślałem, tutaj w to miejsce i w tym miejscu dostaniemy statek od niego, bardzo dobrze, więc czekamy aż dopłynie, tylko trzeba go pilnować, żeby dopłynął, bo żeby znowu nie zaginął. Mam nadzieję, że mu się to uda. Natomiast nasza Andros już produkuje, no zaraz będzie produkował 2 dni, słuchajcie, tylko brakuje. Tylko i wyłącznie 2 dni będzie mieć własną produkcję, łańcuch produkcyjny, czyli produkujemy metal, produkujemy tutaj kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o węgiel, później będziemy produkować narzędzia. Tak jest, very good, ale najpierw zabierzmy i mamy fluty, słuchajcie, tak jak myślałem, fluty bardzo często tutaj nam wpada, więc bardzo mnie to cieszy. W takim razie płyniemy do Andros po dostawę metalu, bo metalu nam po naprawdę tutaj masakryczna ilość potrzeba, a na magazynie prawdopodobnie tego metalu już nie mamy. Zobaczmy jak to wygląda na magazynie, produkcja to nie, poczekaj, metal, gdzie rzeczywiście mam minus 26, what? O, no to będzie nas nieźle kosztować, no ale spoko, rozumiem. I teraz tylko tak naprawdę chcą odnieść, no metal, produkcja i wydajność 105 na 110, więc tylko 2 malutkie questy dzielą nas od tego, żeby faktycznie to zakończyć. Więc czekamy na tą produkcję, czekamy na te budynki, już 2 na 3 są, więc super, właśnie o to chodzi. Czekamy jeszcze tylko 1 i możemy pierwszy metal wozić do naszego miejsca i sądzę, że nasz sobie konwój ustawimy drugi, żeby tutaj nam dowoził. Na początku zrobimy to mały konwój, który będzie woził po prostu surowce w drugą stronę. Poczekajcie, metale. Pytanie tylko, czy my nie mamy jeszcze żadnego metalu? I to jest niepokojące, słuchajcie, bo nie mam żadnego metalu, a że nie chcę ponosić kosztów tutaj oczywiście chwilowo. Nasz tutaj jaszczębie naszego degraduje, choć w sumie tutaj mamy questa, aha, tu jest ceramika, ale ceramiki w ogóle nigdzie tutaj nie mogą polować, która by ładnie się tutaj opłacała nam, więc na pewno z tego nie korzystam. Kapitana, embarker, tylko dlaczego on ma tylko 10? No metal, no metal wares. A reliable supply of raw materials is very important. Dokładnie, i brakuje nam tylko jednej, wydajność 110, no to tak naprawdę, a właśnie, jeżeli chodzi o wydajność ludności, zobaczmy czy nasze zakłady w ogóle pracują na 100%, 160 na 160, chyba wszystkie mają, tak, 160 metalware, tylko brakuje nam po prostu metalu, mamy 105%, to jest naprawdę dobry wynik, tylko wydaje mi się, że faktycznie metalu będzie potrzebować, więc musimy najszybciej ten metal ogarnąć, czy tutaj pracują na 100%, no jeszcze nie, bo jeszcze nie mają ludności, to może chyba ja im dostarczę, wiecie co? To jest niegłupi pomysł, żeby dostarczyć, w zamian troszkę też przehandlujemy, więc oczywiście tutaj jaszcząb, tak, oczywiście już mamy ogarniętego. Mój drogi Kac, wiem, że pisałeś mi komentarz, żeby cię dodać do okej, czyli trzeba on nie wchodzi, jaszcząb. Wiem, że pisałeś mi w komentarzu, żeby cię dodać, Powiem Ci, z chęcią bym to uczynił, tylko nie w tym momencie, bo jak widzisz, nazwy nawet mamy fajne statków. Gdy będzie flota większa, to będę oczywiście Ciebie i kolejne osoby też dodawał. Sądzę, że tutaj jak najbardziej będzie to, bo chcemy zrobić naprawdę potężną kampanię ekonomiczną. Chcemy naprawdę, żeby nasze floty handlowe tutaj pływały na pełną skalę. A póki co, ja sobie biorę ludzi z tego oto rejonu. Zastanawiam się, czy mogę coś jeszcze stąd zgarnąć. Chyba niekoniecznie. Nie wydaje mi się, i właśnie to chyba, że parę sztuk kupię na razie metalu, metal się przyda, jeszcze podpłynę tutaj po drodze, na pewno to będzie potrzeba nam wydajności większej, bo tutaj okej, 60 na 120 to na pewno się to przyda, a póki co wracamy do naszego lokalizacji tutaj i sprawdzamy, czy tutaj wszyscy zadowoleni, czy jednak jest, nie, nadal nie ma mieszkań, słuchajcie, to jest tak pełno tutaj pozapchane, momentalnie podchodziły te biznesy do góry, momentalnie te mieszkania poszły do 100% okupowania, trzeba będzie pomyśleć nad kościółkiem w tym miejscu, czyli mamy, jeżeli mamy tu zasięg kościoła dotąd, czyli raz, dwa i tu jakiś kościół trzeba postawić, więc budujemy to, tutaj oczywiście zasięg tego, tu browar był zasięg, tu już browaru nie było, więc tutaj trzeba na pewno do budowy, tylko kasy, jeszcze raz nam kasy brakuje, więc no cóż, ogarniamy temat. Ta ceramika, no, chciałbym zrobić, ale nie, niestety tym razem tego nie zrobię. Czekam na ostatni quest, czyli dostawy na 110%. Przy okazji, gdzie jest nasz statek? Tutaj, Napoleonie. Czy ty masz jakieś zasoby ze sobą? Nie. Będzie to ciężki kaliber. Dostawy metalu względnie regularnie, ale i tak nie wyrabiam tej normy 110%. Prawdopodobnie jest to związane, że muszą być oba bonusy, czyli nie dość, że dostawy metalu i tego węgla, które całe są, natomiast też myślę, żeby tutaj postawić dom w tym rejonie, co spowodowałoby zdecydowanie polepszenie, może jednak faktycznie ma to znaczenie, wydawało mi się, że jednak nie ma to znaczenia, a może jednak mieć i dlatego, wiecie co, ja sobie też zrobię taki mamyk, że to przeniosę tu i to przeniosę tu, dzięki temu dostawy stałe powinny być i może właśnie w tym momencie, właśnie teraz będzie to 110%, o którym tak mi się marzy. Może to będzie miało znaczenie, mam taką nadzieję. Tutaj postawię względnie dwa domy, żeby zasilało tutaj te cztery budynki. Tutaj te tarteki jakoś nie mają na razie wpływu, więc niech to zostanie jak jest. 10 dni muszę odczekać swoje, więc nie ma problemu. Odczekamy te 10 dni i dowiedzmy się, czy faktycznie mam słuszność, czy faktycznie to miało znaczenie. Mam nadzieję, że tak. Mamy cały czas 105. Troszkę mnie to martwi, że jednak faktycznie może być to kwestia tego, że ludności zbyt mało mamy. Ja w razie czego dostarczam jeszcze ludzi, dostarczam także inne zasoby i zabieram na przykład stąd nadmiary. No nie mam dużo tych nadmiarów, ale słuchajcie, zaczynam już produkcję, mam 34 narzędzia, więc całkiem spoko, mamy trochę węgla, więc też mogę zużyć trochę, aha, metal zostaje, przepraszam, trochę hempów, trochę tutaj rumu i trochę cukru, więc na pewno ten wezmę i resztę drewna i mamy taki statek zapełniony i płynę sobie, o, patrzcie jakie skarby tutaj, small body, ja poproszę tutaj, Christmas, czyli nada święta, event świąteczny nada tu się kręci, nie ma problemu, ale ja z chęcią na przykład jakieś, może mapa, Castaway, a nie, jednak nie, Turki Island, dobrze, popójmy, tylko zabierzmy to co tutaj mamy. Halo? O, dziękuję. 200 monet. O, jak miło. O, coś tu jeszcze jest? A nie, bo to mój statek tak się świeci. No tak. Turki z Island. Płyniemy w takim razie. Może dostaniemy od rozbitka mapę? Byłoby interesujące. Liczę na to, że faktycznie mapa by była i byśmy odkryli w końcu to miejsce, gdzie jest ten ukryty skarb. Choć nie wierzę w to, że już nam teraz dadzą. Poczekajcie. The convoy, thank you saving. Tak. Building permission, o, możemy tutaj budować, premisy mamy, dobrze, bardzo się to cieszy i zobaczmy co w ogóle mamy, tutaj nie możemy węgla, nie możemy tego, możemy tego nie, to praktycznie tutaj cokolwiek się da, no ciekawe, kawę można, o to chociaż tyle, że kawę w tym miejscu i jak widzicie zezwolenie na budowę za darmo, nie, całkiem spoko, pomyśl o tym w przyszłości, a póki co sprzedajmy troszkę surowców, skoro już jesteśmy tu na miejscu. Halo, mój drogi, podpłyniemy tutaj. A, jaszczą, proszę. Podpłyń tu, idealnie zacumowaliśmy i sprzedajmy. A póki co, ja czekam aż ten domek się skończy budować. The lower the unit price and the more likely we are to dominate markets with high profits. I see your metalware's production chain is highly efficient. Could you imagine taking over all the important businesses in your hometown and making them more efficient? And you are the sole producer of coal here. Very good. No i właśnie o to chodziło i z tego co się teraz domyślam, uwaga, strzelam w ciemno, bo nawet nie wiem co będzie teraz. Domyślam się, że ten łańcuch, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli cały łańcuch jeżeli chodzi o koncesję, czyli to i jeszcze tutaj i na końcu Luxury Workshop będzie po naszej stronie. Jestem 100% pewny, uwaga. Be only the plus the community wood in your nation and business left. Wow. Mam, aha, no to sądzę, że to będzie łatwe. Znaczy, jeżeli uda mi się wykupić tego produkującego drewno 77, jednak niekoniecznie. Ale w takim razie jeden został mu biznes, czyli łatwo będzie go tutaj zadusić z tą ceną, bo prawdopodobnie on miał tu dwa biznesy, słuchajcie. Tutaj były dwa biznesy, zresztą pewnie widzieliście na początku, jak tutaj zaczynaliśmy dzisiejszym nagranie. Był i został jeden i prawdopodobnie tym jednym, ze względu, że ja ich zalewam po prostu surowcami masowo, po prostu te ceny lecą na łeb, na szyję. Dzięki temu, słuchajcie, dzięki temu ten biznes przestał mu się całkowicie opłacać i po prostu wyprzedaje się. A wiecie co, ja sobie pozwolę troszkę wyprzedać surowce, no może metal to jednak nie, zostawmy jednak metal w spokoju, wysprzedam wszystkie tutaj towary jakie mam, patrzcie ile narzędzi, 140 narzędzi już wytworzyłem, no i super, i mamy teraz to, że możemy wykupić i dziękuję, mamy to. Tak jest. All strategically important businesses in your hometown belong to you. Now, efficiency is your task. Let's see what you can do. Tak jest, tak właśnie myślałem, że to o to chodziło. I teraz uwaga, produkcja wood, Krót Island wood, czyli mamy produkcja. A, efektywność do 120%. Toolmakers nearby. Tak właśnie myślałem, żeby zrobić i wydajność węgla też. Ach, dobra, tak w takim razie słuchajcie, tymi aspektami, tymi elementami, tymi tutaj rzeczami zajmiemy się już w kolejnych odcinkach. Jeżeli natomiast wam się dzisiejszy odcinek podobał, ten produkcyjny, bo to faktycznie NACA Holandii będzie mocno produkcyjna, będzie mniej fajtu, będzie więcej handlu, więc całkiem spoko, mi się podoba. Natomiast jeżeli wam się podobało, zapraszam was do łapkowania, do polecenia i do komentowania. Zapraszam was serdecznie do dalszych przygód Sport Royale 4 i zobaczcie co nam się udało następnym razem osiągnąć. Natomiast dziś wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was Staniu, hej hej!